Dzisiaj idziemy do najbardziej ekskluzywnego miejsca w Łybeksie w Polsce, o którym mało osób wie. Będzie to opuszczony ośrodek kolonii letnich. Pamiętajcie, jeśli tu będziecie, nic nie psujcie, bo to naprawdę jest jedyne miejsce, które jest zachowane w super stanie. A jak tam jest? Chodźcie ze mną. Tylko pamiętajcie, robimy zdjęcia, zostawiamy ślady stóp, niczego nie niszczymy. Until our lungs cave in. Tak wygląda instrukcja obsługi. Nie no, jeszcze wszystko sprawne, jak na tyle lat. Główny zbiornik wody, tu od prądu. Myślę, że jakby się to odkręciło, to może być woda nawet. Drzewo się przewróciło prawie że na ośrodek. Ta część co tutaj, to drzewo prawie na nie leci, to jest super stanie. Koniec ośrodka. W tym ośrodku to nawet nie śmierdzi. Się wyspać i jechać dalej. Więc jak ktoś jeździ na Łybeksy, to by był w trasie, tu by przyjechał, wyspał się i pojechał dalej. Nie płaciłby za papę. By nie lipa, bo wody nie ma. Ale to można kupić. No, mega, mega miejsce. Ciekawe, ile lat ma ten ręczek. Budynek. Ej, znaleźli się debile ciekawi. Firanka podarta. Ale szybę sobie otworzyli, żeby zobaczyć co jest w środku. Ja korzystam z tego. Pokazuję wam co jest w środku i zamyka to okno. Dziewięćdziesiąty czwarty rok, dokumenty.
i orężada. Specjalnie dla was, no i dla mnie, bo interesuję się takimi miejscami, zwiedzam takie miejsca, ale jakieś muchy latają. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a jeśli znacie inne ciekawe miejsca, piszcie do mnie na priv, na fanpage'u. Pozdrawiam.